Witamy serdecznie skoczków Dzikusy Łódź ponownie tutaj w Goleszowie. Teraz pokrótce, może od zwycięzcy, szybka ocena konkursu. Konkurs, no niestety odbył się na mniejszej skoczni, ale dla mnie to był plus, ponieważ mam mocne wybicie, co przełożyło się na dzisiejszy wynik i udało się wygrać. Skoki nie były najdłuższe, ale były takie solidne i rokują na przyszłość. Rozumiem. Ja się nie będę wypowiadał zbyt obszernie, ponieważ dopiero od roku skaczę, aczkolwiek bardzo mi się na konkursie podobało i jestem zadowolony z wyniku. Pierwsze tak naprawdę w życiu poważne skoki. Pierwszy skok był nawet niezły, jak uważam, ale drugi już gorzej. No tak, bardzo wyrównane zawody. Dziękuję w ogóle kolegom za rywalizację. Fair play. No a co, swoje drugie miejsce traktuję jako sukces, chociaż no wszyscy jesteśmy zwycięzcami tak naprawdę, bo przyjechaliśmy tutaj z daleka i uważam, że wielu osobom się nie chciało tak jak nam przyjechać. Taki kawał, żeby brać udział właśnie w zawodach. Przyjechaliśmy, wygraliśmy, możemy wracać do domu. No dokładnie, nie ma jakby dwóch najmocniejszych rywali, Dawida, Jurgi, no i Krzyśka Leśniaka, pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy ich oczywiście. Myślę, że byłaby zacięta rywalizacja z Dawidem Jurgą oraz Kubą Radziszewskim. No zresztą też, ale no, to był dzisiaj nasz dzień. Być może niedługo spotkamy się na nowej 30-metrowej skoczni. No jest taka szansa, no zobaczymy. Słuchajcie, jak tam w ogóle wygląda skocznia w Łodzi? Tam, co tam się dzieje? Powiedzcie coś bliżej. No jesteśmy w pierwszych przygotowaniach do sezonu. Wykosiliśmy trawy, śmieci wysprzątaliśmy, więc no czekamy teraz praktycznie już na pierwsze opady śniegu i zaczynamy pierwsze treningi. Nie macie problemy z ludźmi, którzy demolują tam coś, psują wam na skoczni, bo tak kiedyś bywało, nie? Nie mamy takich problemów, ponieważ już nie mają co demolować. Wszystko zostało rozebrane, co było i no... Jedynie mogą na śmieci wyspierać. No to jedynie, dobra. Zapraszamy 17 stycznia do Łodzi. Mam nadzieję, że się w tym samym gronie spotkamy. Również z wami w Łodzi 17 stycznia. A jakoś medialnie będziecie to rozgłaszać tam u siebie? Staramy się, liczymy właśnie na obecność mediów, również waszą. Interszus na skoki24.pl. Dzikusy! Łódź!